Na szybko kupiłam sernik. Gdybym wiedziała, że przyjdziecie, to coś bym upiekła. Może zrobić wam kawę albo herbatę? Ja dziękuję. Ja też podziękuję. W sumie przyszliśmy, żeby z wami porozmawiać. O czym? Chciałbym, żeby Kinga się do nas wprowadziła. Słucham? Jak to wprowadziła? No normalnie, zamieszkałaby u mnie w pokoju. Bardzo się kochamy i podjęliśmy taką decyzję. Czy Kinga jest w ciąży? Co? Nie! Tyle dobrze. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Przecież ty nawet nie masz matury. Kinga chyba zresztą też nie ma. Krzysiek, nie krzycz. Ja się bardzo cieszę, że jesteście razem i że się bardzo kochacie, ale tata ma rację. Jesteście trochę za młodzi, żeby już razem mieszkać. Ale nie traktujcie mnie jak szczyla. W końcu jesteśmy dorośli i chyba możemy decydować o swoim życiu. Dorosły? To ty będziesz, jak zaczniesz zarabiać na siebie. Przecież możecie się codziennie spotykać i przychodzić tutaj. W końcu jesteście razem dopiero miesiąc. Ale my się kochamy, nie dociera to do was. Powiedział mój dorosły syn, trzymaj mnie babka, bo... Uspokój się. A co na to twoi rodzice, Kinga? Nie mają nic przeciwko. Ale my mamy. Nie będziecie razem mieszkać, nie u mnie w domu. Kinga, zaczekaj! Widzisz, co narobiłeś? W głowach wam się pomieszało. Po raz pierwszy do domu przyprowadzasz dziewczynę i chcesz, żeby się tutaj wprowadziła? Nie, to nie. Bez łaski. Ale jeżeli ona tutaj nie zostaje, to ja też się wyprowadzam. Młodym to się jeszcze nie dziwię, że wpadli na tak głupi pomysł, który trzeba koniecznie im wybić z głowy. Ale że rodzice tej dziewczyny się na to zgadzają? Jestem zbulwersowana. Ojciec zachował się wstrętnie, mógł zachować te chamskie gadki dla siebie. Nie będę już z nim w ogóle rozmawiał. Nie wiem, jak sobie poradzimy, ale coś wymyślę. Nie zostawię Kingi.